Przepraszam, panie dyrektorze, ale już późno. Proszę. O, do licha. No, właściwie skończyłem. Pani Basiu, starodróg ma zacieki. Niech kruk tym się zajmie po powrocie. A może by to oddać studentom? Racja. Co oni teraz robią? Odnawiają freski w górnej komnacie. Cała szóstka? Dwóch praktykantów może się zająć starodrukami. Proszę to uzgodnić z krukiem. Jeszcze coś? Przyszedł Wilski. Kto? Wilski, ojciec narzeczonej dyrektora Kruka. Ojciec? A, no Kruk będzie pojutrze. A nie, 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 on chce się widzieć z panem dyrektorem, podobno coś ważnego. Pani Basiu, na litość boską przecież już... Specjalnie przyjechał, panie dyrektorze. No dobrze, dobrze, niech go pani prosi. Dzień dobry. Witam. Proszę siadać. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że przeszkadzam, ale nie zastałem pana Zygmunta. Mój zastępca pojechał do Krakowa, ma tam wernisaż. Pozwoli pan, że będę się przebierać. Mało mam czasu. To ja może kiedy indziej. A nie, nie, niech pan siedzi. Zdążymy jeszcze porozmawiać. No więc, co tam? Pan się śpieszy, więc krótko. Chcę przebudować stary magazyn na pawilon mieszkalny. Trochę już u mnie ciasno. Pan wie, przyjeżdżają do mnie na polowania, na rybki, no więc... Budować chcę. Gotówka potrzebna. Przyjechałem właśnie do miasta załatwiać pożyczkę budowlaną. Bardzo słusznie. I przy okazji mam taki stary obraz, nie wiem ile wart. A może sprzedać się opłaci? Chętnie wycenię. To ja może pokażę. A nie, nie, nie teraz. Na to trzeba trochę czasu. Zostawi pan obraz na kilka dni, a ja się już nim zajmę. Tak. To ja już pójdę. Do widzenia, panie dyrektorze. Dziękuję. Do widzenia. A... Gdyby pan dyrektor odpocząć chciał, to zapraszam do siebie nad jezioro. Dziękuję, będę pamiętać. Do widzenia. Do widzenia.
Zawracanie głowy. Musi być też w tym momencie, jak jest ręka. Aha, masz straszna, to jest na krzyż. Podaż. Aha, to jest to. Ale, Julia. Zaraz, ja muszę puścić rękę. Tak? O. Aha, i tak. Wolno. Dobra, powoli. Jeszcze raz. Tak. Nie, to już jest niedobre. Wychodzę to zimnie. Ty masz na to koniec. Aha, prawo. A, krótko, tak, już. Tą rękę trzeba ci zakrzyć. Krótko to lekko pomagasz. Dobra, powoli, powoli. Tak ją? Tak? Nie. Nieczysto. Panna wam. Chodź, kurczę, nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O! Tylko wykonaj. No. Lepszy byłeś dzisiaj. Oszczędzałem cię, bo cię lubię. Lubię, lubię. Bo by się przydałem takie numery. Prawie, moim widzianym życie jest spokojne. Od czasu do czasu prawie paru ikon z kościółka, bo drobna pery zatykami. Uważa. Tydzień temu sprzedano facetowi zwiernia fałszywego kosaka. To nieźle. Kosztowałoby to parę dolarów i 5 minut strachu na granicy. Co, puściłeś go? Tyle zapłacił za kopię, że nie miałem sumienia go rozstarać. Bardzo dobrze. Wykluczona? Wykluczona. To oryginalne dzieło Velázqueza. W katalogach rejestrowane jako Archanioł Gabriel. Zresztą naukowcy... Zostawmy naukowców. Wszyscy dostali fioła. Połowa twierdzi, że to oryginał, reszta, że kopia. Szczegółowe badania wykazały. Czytałem raport, nie mam jeszcze sklerozy. Co ustaliłeś, chłopcze? Płótno przyniósł z domu zamopowiatowego Jan Wilski. Nienotowany. Prowadzi w Rudzienicach około 7 km od miasta pensjonat. Wynajmuje dom Orbisowi. Organizują tam polowania dla dewizowców. Dyrektor muzeum, dr Lewandowski,
Wybitny fachowiec. Wybitny. Co dalej? Lewandowski zorientował się, że to Velázquez, warty wiele tysięcy dolarów. Przywiózł obraz do Muzeum Narodowego, chcąc się upewnić, czy to oryginał. Dyrekcja Muzeum Narodowego poprosiła o dodatkową ekspertyzę speców naszego laboratorium kryminalistyki. Tak, tak. Zrobiliśmy wszystko, co trzeba. A ponieważ obraz znajdował się na liście dzieł zaginionych podczas wojny... Przekazaliście sprawę nam, jasne. To wszystko, co wiemy. No to rzeczywiście dużo wiemy. Archanioł znika na 30 parę lat, potem nagle zjawia się w Rudzienicach. Cud boski. Cuda to sprawa pionu kryminalnego. Tak. Dziękuję panu. Dziękuję. Pojedziesz do Rudzienic, chłopcze. Ostatecznie skończyłeś historię sztuki. Porozmawiasz z tym Wilskim. Wyjaśnisz, co można wyjaśnić. A resztą zajmie się biuro studiów. Do grzebania w przeszłości oni mają cierpliwość archanielską. Tak jest. Strasznie zimno w tym muzeum. Nie mogłeś znaleźć innej pracowni? Ta jest za darmo. No, nie kręć się, bo nigdy nie skończę. Zimno mi. Jak ci poszło w Krakowie? Sprzedałeś coś? Nie. Wiesz przecież, że jadę z wystawą do Londynu i nie mogłem sprzedawać. Ta cała twoja wystawa... Joasiu! Nie znasz się na nowoczesnym malarstwie. Możliwe, ale znawców nie ma aż tylu, żeby ktoś kupił te twoje dzieła. O Boże, szalona pani dziś nie w humorku. Nie, ile warte są te twoje płótna? A ojciec dał dziś... Siadaj! Słuchaj, ojciec dał dziś Lewandowskiemu do wyceny obraz Velázqueza warty miliony. Co ty powiesz? Lewandowski pojechał z tym obrazem do Warszawy, do Muzeum Narodowego. No i co ty na to? No, a dzisiaj starczy. Obraz Velázqueza. Święty Mikołaj przywiózł go ojcu na gwiazdkę. No, wstrzymaj się z dowcipami, aż wróci Lewandowski. No i nie złość się, zrobię ci herbatę. Ach. Skąd on wziął ten obraz? Nie wiem. Ile cukru? No ile chcesz cukru? Tak, tak. Oczywiście. To jest nasze archiwum. To niezły zbiorek. Tylko mała część. Cenniejsze zbiory trzymamy gdzie indziej. Tu nie wolno palić. To też ma swoją wartość. Tak. Specjalista łatwo oceni XVII wiek. Taka stara. Ale mnie interesuje XX, panie Kruk. Zapomniałem, że rozmawiam z milicjantem. Dyrektor Lewandowski dzwonił z Warszawy i mówił... Wiem co, mówił, byłem przy tym. Mam panu udostępnić nasze archiwum, tylko nie wiem po co. Nie szkodzi, ja wiem. Na tych katalogach trzeba się trochę znać. Chętnie pomogę panu. Dziękuję.
Jestem samodzielny. Za godzinę będę gotów. Za godzinę? Dokładnie za 60 minut jadę do Rudzienic. Czy mógłby mi pan powiedzieć, o co właściwie chodzi? Mógłbym. Ma pan krótką pamięć. Pytałem o coś. Słyszał pan chyba o tajemnicy służbowej. Jeszcze jedno. Ta księga jest z końca XVI wieku. Oprawa mozaikowa, szkoła holenderska, panie Kruk. Otóż to? Tak, to nie ma szczęścia w kartach. Ten ma szczęście w interesach. Dobre, nieprawdaż? Prawdaż. My ludzie interesu, panie Larsen, nie mamy głowy do kart. I dlatego Roberka macie z głowy. No, tak, dziękuję. Co zrobić? Ja również. Powtórzymy. Ja muszę wracać, przepraszam, może dyrektor zagra. O, dyrektor jeszcze baluje. Nie zostaniesz na kolacji? No niestety nie mam. Panie Larsen. Mam zachomikowany koniaczek. Polowanie pojutrze, a strzelić możemy sobie już dzisiaj. Po jednym i szafa gra. No, jeżeli szafa gra tak, jak pan w brydża. Karta nie szła. Jest takie przysłowie. Słaba karta nic nie warta. Jest też inne przysłowie. Nie pomoże kart kupa, gdy... Dobrze zna pan polski, panie Larsen. Tak? Cóż, często do was przyjeżdżam. My, ludzie interesu, musimy znać języki, prawdaż? Aha, Joasiu, był tutaj ten tajniak? Kto? Milicjant. Lewandowski dzwonił z Warszawy, że będzie dzisiaj w muzeum. Był, szperał w archiwum, mówił, że jedzie do Rudzienic, do twojego ojca. Ojciec poszedł do leśniczego? Nie, nie było u nas nikogo. Czego chciał ten tajniak? Ja mi jedzą. Dobry wieczór! Już jestem. No co? No wypiłem sobie. Ja kurno to urlo. A propos, co z tym koniakiem? A już proszę bardzo. Czekamy. Dobry wieczór. Co się panu stało? A to nic. Ciemno na dworze, upadłem i trochę się poturbowałem, ale to nic nie szkodzi. Pani bardzo miła. Przepraszam. Co on? Taki porozbijany. Był na rybach. W nocy? Krysiu, latuj.
Protokół z narady w biurze kryminalnym Komendy Głównej. Obecni docent Żuk z biura studiów, major Ziętara ze Służby Bezpieczeństwa i ja. Proszę, docencie. Mieliśmy mało czasu, dane są niepełne. Obraz Velázqueza, Archanioł Gabriel, należał przed wojną do kolekcji hrabiego Alfreda Kosowskiego, ostatniego z magnackiej rodziny Kosowskich. Miał on w pałacu w Kosowie galerię obrazów ocenianą na 2 miliony dolarów. Według dzisiejszych cen oczywiście. Były tam dzieła Velázqueza, Utrilla, impresjonistów i malarzy polskich. Dajcie jedynkę. To zdjęcie z 1937 roku, z tygodnika ilustrowanego. Podpis pod zdjęciem. Alfred, hrabia Kosowski, w dniu swoich 60 urodzin wydał w salonach pałacu w Kosowie uroczysty bankiet dla wyższych sfer towarzyskich. Na zdjęciu dostojny jubilat. To jest z księżną Anną Jackowską i attaché ambasady niemieckiej baronem Rudolfem von Schwerin. Z prawej strony widać fragment obrazu. Może dajcie zbliżenie. Już? Tak. Można? Dziękuję. Von Schwerin był spokrewniony z Kosowskimi. Powiązania z pruską szlachtą chroniły Kosowskiego podczas wojny. Urządzał więc przyjęcia dla swoich przyjaciół. Dajcie dwójkę. To fotka, no. To fotka z naszego archiwum, rok 42. Jedno z okupacyjnych przyjęć w Kosowie. Udało nam się rozpoznać generał Rundstedt, generał lotnictwa Severing ze sztabu Geringa, oczywiście po cywilnemu. Dalej hrabia Kosowski i pułkownik Rudolf von Schwerin z Abwery. Ten sam? Tak. Dziękuję. Schwerin był kadrowym pracownikiem wywiadu i chyba w tej roli przebywał przed wojną w Polsce. Ale to pokrewieństwo właśnie zgubiło Kosowskiego. W 1944 roku Schwerin brał udział w puczu generałów i zamachu na Hitlera. Aresztowany i stracony we wrześniu tego roku. A do Kosowa gestapo przyjechało w październiku. Kosowski był spiskowcem? Nie sądzę. Miał prawie 70. Ale miał także kolekcję. Zobacz, co tam skawał, Krysiu. Starannie dobieracie personel. Tak. W 1946 przekazano władzom polskim Hauptsturmführera Hansa Rode, byłego szefa gestapo w Mławie. Trójkę proszę. Fotokopia fragmentu jego zeznań. Pytanie. Co się stało z Alfredem Kosowskim? Odpowiedź. Pod koniec października 1944 roku przyjechał z Berlina specjalny oficer SD. Na jego polecenie Kosowski jako spiskowiec został aresztowany i rozstrzelany. Kolekcja obrazów hrabiego została starannie zabezpieczona i oficer zabrał ją ze sobą. Pytanie, kto to był? Odpowiedź, Standartenführer Klaus von Neumann. Dziękuję. Sądzę, nie o spisek to wygodny pretekst do rabunku. Czwórkę. To jest jedyne posiadane przez nas zdjęcie Neumanna z 35 roku. A co nie wiemy? Chwileczkę. Doktor Klaus von Neumann, Standartenführer SS. Był prawą ręką szefa wywiadu SS Schellenberga. Poszukiwany za zbrodnie wojenne na terenach Polski, Białorusi i Jugosławii. Po wojnie zaginął, brak danych. Doktor Neumann to lekarz, naukowiec? Historyk sztuki. Specjalista. Wnioski? No cóż, jesienią 1944 roku Neumann przebywał w sztabie Gauleitera Kocha. A właśnie w tym roku Koch wydał rozkaz ukrycia w prywatnych majątkach pruskich junkrów wszystkich dzieł sztuki. Proszę o mapę. Tutaj znajdują się Rudzienice. Przed wojną była to posiadłość niejakiego Wernera, teścia Neumanna. Prawdopodobnie właśnie tutaj Neumann ukrył kolekcję obrazów zrabowanych Kosowskiemu. Wywieźć kolekcji nie miał czasu. Ruszyła styczniowa ofensywa III Frontu Białoruskiego. To wszystko.
wygląda na to, że Neumann ratował własną skórę, a kolekcja pozostała w Rudzienicach. Jakimś cudem znalazł tę kolekcję w Wilskim. Ile lat miałby dzisiaj Neumann? No tak, po 50. A Wilski prowadzi w Rudzienicach pensjonat dla cudzoziemców. Neumann wpadł po swój depozyt. Przypomniał sobie o nim po 30 latach. Niewiele by ryzykował, po tylu latach nikt go nie pozna. Zresztą warto ponieść ryzyko dla 2 milionów dolarów. A może Wilski dostał Velasqueza w prezencie? Albo jako honorarium od Neumanna za przechowywanie kolekcji? Wykluczyć tego nie możemy. Zobaczymy, co przywiezie z Rudzienic porucznik Brzozowicz. Słucham. Pilna szyfrówka z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Przepraszam bardzo. Gonczar, słucham. Melduje się dyżurny. W porządku, słucham. Jest szyfrówka z Olsztyna. Rozszyfrowaliście? Tak jest. To na co czekacie? Przepisujemy tekst, jest ściśle tajny. Czytajcie. Tak jest, czytam. Towarzysz dyrektor biura kryminalnego, Pilne, informuje, że w dniu dzisiejszym nad jeziorem koło Rudzienic znaleziono zwłoki oficera Komendy Głównej MO, porucznika Ryszarda Brzozowicza. Miejsce wypadku zabezpieczyła ekipa dochodzeniowa. Proszę o dyspozycję. Podpisał zastępca komendanta wojewódzkiego. Koniec. Obywatelu pułkowniku! Słyszę. Przekażcie do Olsztyna. Przejmujemy śledztwo. Do Rudzienic wysyłamy kapitana Piotra Morskiego. Mój podpis. Tak jest. Krysiu, natychmiast do mnie. Morski, natychmiast do mnie. Helikopter gotów do odlotu za 2 godziny. To wszystko. Dobrze. Co panu jest? Nic, nic. Jestem po prostu starym, zmęczonym człowiekiem. Możesz otworzyć? Tak, już idę. O, pan pułkownik. Poznajcie się. Żentara. Morski. Pospiesz się, chłopcze, za godzinę odlatujecie razem. Kontrwywiad przejmuje sprawę? Będziemy współpracować. To świetnie. Nie pała entuzjazmem. Wolałby działać samodzielnie. Porucznik Brzozowicz był jego przyjacielem. Przepraszam, robię się nerwowy na starość. Samochód na was czeka. Na mnie też już czas. Uważaj, chłopcze. Uważaj. Prawdę mówiąc, nie słyszałem w życiu bardziej zbytecznej rady. Wolę być szybszy w razie czego.
Zapnij za nami. Już idę. Zrobimy jeszcze ślad leczenia. I co? Kończymy właśnie oględziny. Pies doprowadził nas tutaj i wysiadł. Facet przyjechał samochodem i ukrył się w tych krzakach. Albo i facetka. Nie, to był mężczyzna. Silny cios w głowę tępym narzędziem. Zaciągnął trupa nad jezioro. Aha. Co? Zginął pistolet porucznika Brzozowicza. Oni was nie znają, poruczniku, to ważne. Ale ważniejsze, że potraficie dobrze strzelać i znacie judo. Od tej chwili stajecie się ich polisą ubezpieczeniową. Będziecie się o nich troszczyć jak anioł stróż, poruczniku. Powodzenia. To wszystko. Dzień dobry, jesteśmy z milicji. A to pan, proszę bardzo. Pani mnie zna? Nie, tylko wczoraj Zygmunt, to znaczy pan Kruk, opowiadał o panu. A co mówił? Kolega lubi wiedzieć, co ludzie o nim mówią. No mówił, że pan był w muzeum, że miał do nas przyjechać. Nie wiem zresztą, który z panów. Pracujemy razem. Pani Anna Wilska, prawda? Tak. Moje nazwisko Ziętara, to kapitan morski z Komendy Głównej. Chcieliśmy porozmawiać z pani ojcem. Ojca nie ma od wczoraj, pojechał do leśniczego i chyba tam zanocował. Tak, no to wpadniemy później, powiedzmy za godzinę. Może panowie zaczekają, powinien zaraz wrócić jutro polowanie. Nie, nie, my pospacerujemy, ale na pewno wrócimy. Do widzenia. Do widzenia, przepraszam. Bez Wilki, bez Komendy. Co się stało? Wilski nie żyje. Ohyda. Zabijać dla kilku obrazków. Ale te obrazki warte są miliony. Miliony. Sam jestem malarzem i wie, miliony są warte. Za każdy z tych obrazków kupiłbym tę pańską cholerną wytwórnię plastiku. I pana na dodatek. Ale te wszystkie obrazy są zwykłymi śmieciami w porównaniu z ceną ludzkiego życia. Niech pan to sobie wbije do głowy i powtarza, żeby nie zapomnieć. Wypraszam sobie taki ton. Pan się wczoraj zranił. Panie Ringer. To proszę. A tak, wczoraj w ciemności upadłem i trochę się potłukłem, ale to już przechodzi. Thank you.
późno już. Co słowo to odkrycie? Czego się pan czepia? Każdy obywatel powinien pomagać milicji. Uczą tego w szkole. Może dyrektor wtedy wagarował. No wcipnij się, cholera jasna. No cóż, może w cztery oczy ktoś z państwa będzie bardziej rozmowny. Zaraz zaczniemy przesłuchanie. Aha, i proszę, żeby do czasu zakończenia sprawy nikt z państwa nie wyjeżdżał bez uprzedzenia. Nie chciałbym za kimś zatęsknić. Ja mam wystawę w Londynie. W ciągu 2-3 dni zakończymy sprawę. Do tego jeszcze areszt domowy. No przecież nie macie żadnych dowodów. Gdyby były, to nie popijałby pan tu koniaczku, tylko czarną kawę w komendzie. Dowcipić. Aha, teraz dodają śmietankę. Areszt? Jestem obywatel szwajcarski. Racja, panie Ringer. A pan Larsen ma obywatelstwo holenderskie, a ja i reszta panów polskie. Co to ma do rzeczy? Nic. Ustalamy tylko, kto ma jakie obywatelstwo. To zajmijmy się poważniejszymi sprawami. Proszę panów na górę. Proszę bardzo. To może ja pierwszy. Kolejno oczywiście. Muszę wracać. Joanna źle się czuje. Pani Joanna dostała zastrzyk i już śpi. Czy to poważny szok? Lekarz twierdzi, że nie. No chodźmy. Pośpieszcie się, panowie. Jutro polowanie, musimy wcześniej wstać. Prawda. Zapłacił pan za tę strzelaninę i nie chce pan stracić pieniążków. Idź pan do diabła! Nie, niczego nie zauważyłam. Przez godzinę byłam w kuchni, więc nie wiem, czy ktoś wychodził, czy nie. Spokojnie, chłopcze, bo świat wyludnisz. Nie pukałeś. I co? No, znaleźliśmy skrytkę w magazynie, ale ktoś nas ubiegł. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam przechowywano obrazy i to przez kilka dobrych lat. Ciekawe, czy Wilski wiedział o niej, czy też odkrył tę skrytkę przypadkowo podczas remontu. A odciski palców? No, żadnych. A co u ciebie? Zmarnowałem parę kaset. Do niczego. Myślałeś, że morderca zgłosi się na ochotnika? No, przesłuchamy taśmy, zobaczymy. Bez sensu. Zeznania niemal identyczne. Łowiłem ryby, piłem wódę, grałem w brydża. Nie widziałem, nie słyszałem, nie wiem, nie pamiętam. Aha. I oczywiście wczoraj po południu nikt nie używał swojego samochodu. Widać, nie oszczędzają benzyny. Późno już. Tak, zaraz będę gotów. Słuchaj. Dlaczego ty wybrałeś pracę w kontrwywiadzie? A jak ty trafiłeś do milicji? Po studiach szukałem czegoś ciekawego. Parę osób z roku poszło do milicji, też spróbowałem. I tak mija już parę lat. O cholera. Myślę, panie majorze, że najbardziej podejrzany jest... Ojej, co? Widzisz, musiałem pomylić pokoje. No to się zdarza. Tylko niech pan uważa na głowę, ostatnio ma pan pecha. Tak. Przepraszam, dobranoc. Dobranoc. Panuj się, idioto. Wpakowałeś mnie w niezłe bagno.
Ja. Weź się w garść. Dobre rady. Wiesz, ile mogę stracić? Stanowisko, stosunki, pieniądze? Mam żonę i dzieci. Wiedziałeś, co robisz? Wiedziałeś. Sprawa jest czysta, nie mają żadnych dowodów. Szlak by cię trafił. Czysta sprawa. Dwa trupy i czysta sprawa. Wytłumacz milicji, że były to samobójstwa. Może ci uwierzą. Opanuj się, idioto, i ciszej do cholery. Kto może o nas coś wiedzieć? A bo ja wiem. Wilski nie żyje, ale ta jego córka... Załatwię to. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego! Dyrektorku, kochany. Nie ze mną te numery. Jedziemy na jednym wózku. Tak, tylko że ten wózek nie ma już kół. Tam ktoś jest. Bzdura. Porozmawiamy jutro na polowaniu. Tak. A za każdym krzakiem będzie stał tajniak. To dobrze. Ja kiepsko strzelam. Często trafiam w krzaki. Oszalałeś! Ciszej. Ładne ma pan zbiory, dyrektorze. Dwaj ludzie zginęli przez ten mój obraz, a pan spokojnie zwiedza muzeum. Mógłbym przysiąc, że go zabrał. Co to jest? Wasz porucznik interesował się właśnie tym rocznikiem olsztyńskim z 47 roku. Nie powiedział pan tego. Zapomniałem. W swoim notatniku porucznik Brzozowicz zapisał strony 64 do 7. Tak. To sprawozdanie z procesu szefa Gestapo w Mławie Hansa Rode. Pożyczam tę książkę, panie dyrektorze. Oczywiście, proszę bardzo. I jeśli mogę w czymś pomóc... Już mi pan pomógł. Nigdzie nie wychodziłem. Przez całą noc spałem. Wynotowałeś coś? Niewiele. Trzeba będzie przestudiować życiorysy naszych myśliwych. A tym już się zajmuje mój resort. Jutro będą wyniki. Ciekawe, obaj obcokrajowcy świetnie mówią po polsku. Tak, a wieczorem myśliwie mają popijawę. Oczywiście ci, którzy przeżyją polowanie. To świetnie, pójdziesz się dziś zabawić. Nie sam. A z kim? A jest tu paru zdolnych chłopców, też lubią zabawę. Nie wszyscy w tym pensjonacie są tak anielsko czyści, jak przysięgają. Musimy ich poznać bliżej. No dobra, a ty? W moim wieku spędzam wieczory spokojnie, w zadumie nad marnością świata. Zresztą mam lekturę do poduszki. Tak, słucham. Dzień dobry, pani. I jak się pani czuje? Dziękuję, już lepiej. Chciałam panu powiedzieć coś bardzo ważnego. Tak, słucham panią. Bo właśnie wczoraj, to znaczy w nocy, pan Pawelczyk... I właśnie dziś pan Pawelczyk został królem polowania. Nie rozumiem. Aha, on
chwili słucha? Tak, właśnie tak. Może mu pani oddać słuchawkę? Pan kapitan chce z panem mówić. Słucham pana, Pawelczyk. Gratuluję sukcesu na polowaniu. Tylko po to pan dzwoni? Nie tylko. Od jak dawna przebywa pan w Grudzienicach? Od tygodnia, jak wszyscy. Fakt. Nie wpadło mi to do głowy. Jeżeli będzie potrzebny panu numer moich butów... To też zadzwonię. A teraz może pan oddać słuchawkę pani Joannie. Słucham. Pawelczyka, może się pani już nie bać. Ja wpadnę do pani wieczorem i porozmawiamy, dobrze? Dobrze. Do widzenia. Nie znoszę gadatliwych kobiet. Pan też nie, w moim typie lubię grzecznych mężczyzn. Jeżeli już mówimy, co kto lubi, to przyznam się, że cholernie nie lubię być podsłuchiwany w nocy. Przyjacielska rada, pani Joanno. Ze mną lepiej żyć w zgodzie. Jak będę potrzebowała rad, to nie panu zapłaczę w kamizelkę. Przejmuje pani dom po ojcu. Żyć trzeba. Wydatki na rozbudowę będą spore. Mógłbym tu zainwestować parę złotych jako cichy wspólnik z Forsą. Ile? No, jakieś 30 kółek. Nie, nie. 50. Okrągłą sumkę łatwiej liczyć. Zastanowię się. Byle nie za długo. Czekajcie. Ja widzę, że pszczółki robią swoje. Proszę bardzo. Dobra. O, to jest milicja. Gdzie? A kajdanki pan zabrał? Dobry wieczór. Witamy, prosimy do nas. Taka mała uroczystość słowiecka. Prosimy, prosimy, czym chata bogata? Tym, co zwędzi tata. Co to za zabawa w twoje giny? O, przepraszam. Nie, nie, ja... Milicję szanuję. Tak, ja też szanuję. Proszę bardzo. Szanuję. Jest, jest. Jest. Dziękuję, może później. Czekamy. A jest? Zaproszę pana do białego tanga. Liczę na to. Boję się. Najpierw mi groził. Potem próbował przekupić. Powiedziałam o tym wszystkim kapitanowi. Bardzo dobrze. Ten cwaniak musi mieć nieczyste sumienie. Boję się. Nie myśl o tym. Pamiętaj, że masz mnie i że ja... Nic nie mów, nie trzeba. Jak wrócę z tej cholernej wystawy z Londynu, pobierzemy się. No i po co ci taka głupia żona, która się nie zna na malarstwie? Nie wolno ci tak mówić. Nie chciałbym cię teraz zostawić samej w takiej sytuacji. Ale ta wystawa w Londynie... Ja wiem, ile to dla ciebie znaczy. Dla nas, Joasiu, dla nas to duża szansa. No idź już. I wracaj szybko, nie chcę być teraz sama.
Dobranoc, kochanie. O, damy mają pierwsze. Pan sobie życzy? Wszystkiego najlepszego. Pan porucznik, jak pragnę szczęścia, co za spotkanie. Już kapitan, jak twoje sprawy, Żywetka? Od wyjścia z pudła jestem czysty jak dziewica. Odpękałem czwórkę i teraz pełna kultura. Trawiam tu parę groszy, jestem dobry. A tak po starej znajomości. Co o nich wiesz? Coś nie gra? Stopa na mokro, Żywetka. I to podwójnie. Za to grozi czapa. Fakt. Ten łysy to jakiś dyrektor, niezła oliwa. On kombinuje z tym małym prywaciarzem. Jakieś interesiki z plastikiem, wie pan, grzebienie, guziki, takie tam numery. Dyrektor mu chyba załatwia przydział. Normalka. O surowiec trudno, więc obgaduje się sprawę z dyrektorkiem. Cisio, cisio, każdy ma swoją dolę i szmalec cieknie. Niech pan spojrzy. Chodzi jeszcze jeden. Zaraz tu podejdzie. To cwaniaczek z Warszawy. Jasio Kunicki. Załatwia towar temu Szwajcarowi. Przedwczoraj siedzieli przy barze i kłócili się o szmalec. Ale z mety panu powiem, że ten Kunicki trafił jelenia. On zawsze. No to zdrówko. Mówię nam. Przepraszam, klient czeka. Pilna przesyłka, panie pułkowniku. Zrób mi kawę, Krysiu. Ale to już czwarta. Wiem, że czwarta. Melduje się dyżurny oficer. Połączcie mnie natychmiast z majorem Ziętarą. A jeżeli jest w terenie? To wyślijcie za nim listy gończe. To było bardzo udane. Sam, kto mówi? Mniejsza z tym. Mam dobrą radę dla pana. Niech pan przestanie szukać mordercy. To moja sprawa stara, jeszcze z wojny. Radzę wyjechać i zająć się czymś innym. W życiu nikomu tak dobrze nie radziłem. Musisz wiedzieć, przyjacielu, że mi za coś płacą. Miałbym wyrzuty sumienia, biorąc w Polsce za nic. Może pan już nie zdążyć wydać tych pieniędzy. Znam takie wypadki. Na razie zdrowie mi dopisuje. Pan kapitan jest odważny. Nie. Jestem tchórzem i dlatego nauczyłem się strzelać. Nie umrzesz w łóżku morskim.
Ringę dostał jakąś paczuszkę od faceta, który siedzi przy drzwiach. Znasz go? Kunicki. Pan Kunicki? Pomyłka, nie znam człowieka. Źle pan trafił. Możliwe, jestem krótkowidzem. To co, może wyjdziemy na powietrze, pogadamy. Cześć, pracy. Co to? Liścik od twojego szefa. Materiały von Neumann. Skąd? Od nas. No, tu masz dane. Dyrektor, Pawelczyk, Larsen, Ringe. A właśnie co z tym Ringem? Kunicki coś wyjaśnił? Tak, to głupia sprawa. Ringe chciał kupić w Polsce mleczko pszczele. Co? Mleczko pszczele. Podobno dobrze wpływa na witalność męską. Popatrz, popatrz. No i cwaniak Kunicki za grubą forsę sprzedał mu małą buteleczkę. Mleka. To dlatego Kunicki próbował uciec. Myślał, że wszystko się wydało. Tak. Ciekawe rzeczy są w tych papierach. To później. Przyjrzyj się tym zdjęciom. Jak na to wpadłeś? Ty rozrabiasz po nocach, ja pracuję. Pójdę do muzeum, muszę coś sprawdzić. Jest tam Lewandowski? Nie. Tylko Kruk pakuje się na wystawę. Wiesz co? No? Wezwij go i przytrzymaj z godzinę. Chcę samotnie poszperać w archiwum. Niestety dyrektor Lewandowski wyjechał na 2 godziny, a dyrektor Kruk poszedł do was na komendy. A tak, tak, prawda, zapomniałem. No cóż, to będę musiał sobie radzić sam. Proszę. To wszystko po panu, kapitanie? Tak, wystarczy. To co? Dziękujemy panu za pomoc, panie Kruk. Bzdura. Jutro wyjeżdżam do Londynu, a wy mi zabieracie czas. Tak, a swoją drogą padnę, żeby zobaczyć te pańskie obrazy. Jeszcze ich nie widziałem, a chyba je pan sprzeda w Londynie, prawda? Oczywiście. To co, umówimy się dzisiaj u Wilskich. Zaprosiliśmy tam wszystkich zainteresowanych, zakończymy sprawę. Zazdroszczę panu tej wycieczki. Nigdy nie byłem w Londynie.
Czy pan wie już, kto jest mordercą? Tak. No to do widzenia. Do widzenia. Aha. A gdyby się panu znudziła praca w milicji, niech pan do mnie wpadnie. Szukamy dla muzeum dobrej maszynistki. Nic z tego. Dostaniemy go jeszcze. Porucznik Milewska, szef polecił troszczyć się o pana. Pistolet Brzozowicza. Ale pani strzela, trafi z tej odległości najlepszy strzał, jaki w życiu widziałem. Najgorszy. Celowałam w nogi. Ale że on nie trafił z takiej odległości? Trafił. Wolałem wziąć kamizelkę. Lepiej być 5 minut tchórzem niż całe życie trupem. Wiedziałem, że ma broń Brzozowicza i musiałem się zabezpieczyć. Udając rannego, byłem pewien, że podejdzie mnie dobić. I wtedy właśnie zjawiła się pani. W ten właśnie sposób kolekcja przeleżała w starym magazynie przez ponad 30 lat. Wiedział o niej tylko jeden człowiek. Sztandartenführer Klaus von Neumann. I przyjechał po nią. Pan myśli, że... Powoli. Neumann miał cholernego pecha. Po 30 latach spóźnił się o tydzień. Podczas remontu starego magazynu na kolekcję natknął się przypadkowo ojciec pani Joanny. Jedno ze znalezionych płócien, dzieło Velázqueza, Archanioł Gabriel, zaniósł Wilski do muzeum, do wyceny. No i zaczęło się. Neumann musiał działać gorączkowo, bez przygotowania, żeby ratować resztę milionowej fortuny. Ale działał konsekwentnie. Zabił naszego oficera, który chciał porozmawiać z Wilskim,
zabił Wilskiego i zabrał kolekcję. Tylko że nie mógł jej wywieźć. Tak więc kolekcja obrazów hrabiego Kosowskiego pozostanie w kraju. Podobnie zresztą jak Klaus von Neumann. To on tu jest? No co, zostanie pan u nas, prawda? Panie Larsen. Przepraszam, doktorze von Neumann. To zawiły dowcip, kapitanie. Świetnie zna pan polski, a podobno jest pan u nas po raz pierwszy. Ja sprawdziłem to. Jestem konsekwentny. I pan był kiedyś u nas. 30 lat temu w mundurze SS. To są insynuacje. Moja ambasada zażąda dowodów. Poradzimy sobie. Kategorycznie protestuję. Pożałujecie tego. Idziemy. Tak, no, sprawa wyjaśniona. To ja... Tak, proszę, oczywiście, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy to znaczy, że już mogę jechać do Londynu? Tak, życzę przyjemnej wycieczki. To straszne. Chwała Bogu, że już po wszystkim. Aha, do panów mam jeszcze jedną sprawę. Nie pracuję w wydziale gospodarczym, ale mam tam swoich przyjaciół. No i co z tego? Niech pan nie przerywa, bo stracę wątek, a nie lubię się powtarzać. Wiem, że panowie mieszkacie w tym samym miasteczku. Wiem, że pan dyrektor dostarcza surowca do pańskiej wytwórni plastiku. Sporo wiem. Macie panowie 2 dni. Zgłosicie się w swoim miasteczku do prokuratora, przyznacie do grzeszków i z płaczem obiecacie poprawę. Ale... pan się myli. 2 dni. I ani sekundy dłużej. Szkoda trudu, panie Kruk. Nic nie będzie z tej wycieczki. Co to znaczy? Pan wie, co jest w tych skrzyniach. Moje obrazy. A może kolekcja Kosowskiego? Co? Janna powiedziała panu, co znalazł jej ojciec, a pan czytał swego czasu rocznik olsztyński i sprawozdanie z procesu Rodego. Wiedział pan o kolekcji. No i trafiła się okazja zarobienia milionów. Jedyny numerek w życiu, co? Pan się musi leczyć. Przeszkadzali panu w wywiezieniu kolekcji najpierw nasz oficer, potem Wilski. Nawet kapitana morskiego usiłował pan zabić, bo wpadł na pomysł przyjrzenia się pańskim obrazom na wystawę do Londynu. Ale popełniał pan błędy. Nie trzeba było odstawiać z powrotem na półkę rocznika i niszczyć rewersu. Lewandowski to zauważył. Na pistolecie Brzozowicza zostawił pan odciski palców, a badanie spektrofotometryczne wykazało na pańskim swetrze mikrocząsteczki krwi. Wiele osób pracowało, żeby udowodnić panu winę. Takie śledztwo to kosztowna zabawa. Brydnie! To są moje obrazy! Niech pan zajrzy do skrzyni. Mam pozwolenie na ich wywóz. Zaglądaliśmy i do skrzyni, i do pańskiego mieszkania. A właśnie, cała ta szopka z Larsenem jako von Neumannem, który notabene zginął w 1945 roku. Potrzebna była naszemu ekspertowi na dokładne oględziny. Ja przeczytam panu jego orzeczenie. Stare płótna pokryte cienką warstwą zmywalnego plastiku, a na tym wymalowano nowe kompozycje abstrakcyjne. No i tak dalej, i tak dalej. Koledzy z Krakowa sfotografowali pańskie prace na wystawie, a porównać z tymi w skrzyni było łatwo. Tylko tytuły się zgadzały. No, nic dziwnego, musiał się pan spieszyć, mając do dyspozycji zaledwie jedną noc. Psia krew. Ta kolekcja jest warta około 1,5 miliona. Mnie wystarczy tylko
Połowa. Ale mnie nie. Idziemy, panie Kruk. Taka forsa. Zanim to zrobisz, radzę się pomodlić. Idziemy. Oskar. Od dziecka marzyłem o karierze aktorskiej. Obrazy przekazaliśmy muzeum. Tak. Broń Ryśka. Rozumiem cię, chłopcze. Taka służba, niech to szlak trafi. Tak, no to wszystko. Prawie wszystko. Tak. Prawie wszystko.